Radziliśmy sobie z tymi warunkami, już wcześniej zagraliśmy we Włoszech mecz w Lidze Światowej w podobnych warunkach. Trochę też potrenowaliśmy tutaj. Przyzwyczailiśmy się, staraliśmy sobie się nie myśleć o tym, że coś nam może przeszkodzić, tylko skoncentrować się na swojej jak najlepszej grze. Lidze Światowej były przebłyski, także w role Huberta Wagnera. Dzisiaj zagraliście na takim wielkim luzie, z polotem, z wielką uwagą. Tak, myślę, że szybko zaczęliśmy kontrolować przebieg tego spotkania, odskoczyliśmy przeciwnikowi, później wiadomo, że w takich sytuacjach się gra łatwiej, bo można sobie pozwolić na większe ryzyko i było to na pewno jednym z decydujących czynników w tym spotkaniu. Mateusz, powiedz, jak to jest, jak się słucha 60 tysięcy ludzi śpiewających w Polsce. Ciarki przechodzą po kocie? Jest to bardzo imponujące, że to może nie, ale jest to na pewno bardzo imponująca rzecz, stanąć na środku i posłuchać tego. A powiedz mi, jak z tą presją, bo wszyscy się baliśmy, cię wytrzymać, debiutantów w drużynie. Okazało się, że to Serbowie chyba nie wytrzymali, bo to jest świetnie poradzić. Myślę, że każdy gdzieś potrafi się skoncentrować na tym, co do niego należy. Nie myślę właśnie o innych niż zazwyczaj warunkach do gry w siatkówkę. Dzięki temu może wygraliśmy, może Serbowie trochę inaczej do tego podeszli, nie wiem, czy to nie boi. Jak